Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Lightroom by Kuba Łukowaty. Dzisiejszy odcinek jest drugą częścią vloga numer 24, w którym opowiadałem wam, jak fotografować gwiazdy. A dzisiaj zajmiemy się obróbką zdjęć nocnych właśnie z gwiazdami z drogą mleczną. Wybrałem do tej obróbki dwa zdjęcia, które wrzuciłem na Instagrama, które bardzo wam się spodobały. Kto jeszcze nie zna mojego Instagramie, to was bardzo serdecznie zapraszam, nick Kuba Łukowaty. I tyle, dobra, zabieramy się za zdjęcie. Tak wygląda surowe zdjęcie. Trochę tych gwiazd tutaj jest, ale pokażę wam, jak wydobyć, żeby je było o wiele lepiej widać, jak zmienić te kolory nieba. No i dobra, przede wszystkim troszkę sobie... Aha, może jeszcze zanim zaczniemy, to powiem wam, jak to zdjęcie powstało. To zdjęcie jest w bardzo prosty sposób zrobione, po prostu umieszczony aparat na statywie. Jedna ekspozycja, to nie jest składane z wielu zdjęć, czas naświetlania 30 sekund, ogniskowa 14 mm, ISO 2000 i światło 2.8. Udało mi się tutaj zarejestrować fragment drogi mlecznej. Pokażę wam, w jaki sposób ja ją wyciągnę, żeby ją było o wiele lepiej widać. Parę tutaj perseid jeszcze spadło. I tu z takich ciekawostek z prawej strony tego zdjęcia widać Marsa. Dobra, przechodzimy już do samego zdjęcia edycji. Ja to zdjęcie troszkę ochładzę, żeby to niebo nam było bardziej niebieskie niż takie lekko zabarwione. Jednak trochę tutaj jeszcze światło od miast wpadło, ale góra już jest dość w miarę czysta, nie jest zaburzona przez światła miejskie. Tintę trochę możemy sobie przesunąć w stronę zielonego, dobra. Jeśli chodzi o ekspozycję, ja to zdjęcie troszkę tutaj przyciemnię, bo zobaczycie, że same gwiazdy wyciągniemy jednym suwakiem tak naprawdę, który nam dość mocno to wydobędzie i zrobi, że tak powiem, magię. Pociągniemy sobie trochę kontrast, tu będziemy też musieli się sporo z kolorami pobawić, ale to za chwilkę. Highlights możemy minimalnie ściągnąć, shadowsów nie musimy specjalnie ruszać. I teraz ten suwak, o którym powiedziałem, że magiczny, ponieważ za pomocą niego zobaczcie, co się dzieje z drogą mleczną. Jak możemy ją mocno wydobyć, aczkolwiek trzeba uważać, bo w tym momencie przesadziliśmy i dół jest przepalony. Więc to na pewno zmniejszamy, ale za pomocą tego suwaka najczęściej ja wyciskam tyle, ile się da z matrycy, żeby te gwiazdy było jak najbardziej widać. Myślę, że tyle nam wystarczy. Czarnie trochę ściągnę, bo ja chcę, żeby to zdjęcie było bardziej kontrastowe troszkę. Dobra, i teraz trochę sobie dodam clarity, żeby jeszcze mocniej te gwiazdy było widać, ale też nie będę przesadzał z tym. Kolory tutaj, ja zazwyczaj przy fotografowaniu nocnego nieba odejmuję sobie vibrance przy obróbce, a dodaję saturacji. I teraz to już wygląda lepiej, jeśli chodzi o krzywę, tu dużo nie będę zmieniał, ale standardowo. Ja w swoim stylu muszę trochę zmiękczyć w czerniach, nie za dużo. Zwracacie mi uwagę często, że to, co pokazuję w poradnikach, różni się trochę od tych zdjęć, które widzieliście na Instagramie. Tak, zgadzam się, ponieważ ja nie obrabiam teraz tego zdjęcia kropka w kropkę, tylko po prostu staram się zrobić tak samo, jak wtedy to zrobiłem, stąd mogą wynikać te minimalne różnice. Jeśli chodzi o kolory, tutaj tak naprawdę troszkę przesuniemy sobie żółte w stronę chyba pomarańczy, tam różu to jest już mało istotne, na minus. Dobra, i tyle z tych zmian kolorów, później zmienimy jeszcze w kamerę calibration, tam zobaczycie, mocno namieszamy i uzyskamy taki kolor jak na Instagramie. Żółto odejmiemy, bo ja nie chcę takiego zabarwu tutaj na sobie, ponieważ około 100 metrów, może trochę przesadziłem, może mniej, była latarnia na skrzyżowaniu i ona oświetliła moją postać. Pomarańcze sobie ściągniemy, żeby miałbym bardziej blady, nie taki zabarwiony. Aqua. I teraz będziemy uciekać w niebieskie kolory tak naprawdę. Ja chcę to niebo takie turkusowe zrobić. Zresztą takie zrobiłem, widzieliście u mnie na Instagramie. Teraz te gwiazdy nam się już tak fajnie zabarwiły, ale to jeszcze nie jest to. Tu jeśli chodzi o saturację poszczególnych, nasycenie poszczególnych kolorów, to nam wystarczy. Jeśli chodzi o luminancję, czyli jasność tych kolorów, pomarańcze, ja sobie przyciemnię troszkę.
Żółte też ściągnę. Aquę chcę rozjaśnić, żeby to niebo zaczynało nam się rozjaśniać. Niebieski też sobie rozjaśnimy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Magentę możemy trochę rozjaśnić, ale tu za dużo nie widać. Dobra, i teraz tak. Musimy troszkę pozabarwiać to niebo, żeby ono było jeszcze bardziej takie mocne niebieskie jak z katalogów, a nie takie jak surowo rejestruje aparat. W highlightsach pójdziemy w stronę fioletów czy różu, troszkę pomieszamy to i dodamy trochę więcej nasycenia niż zwykle ja dodaję w tych zabarwach. Zobaczcie, jak nam się fajnie to niebo zabarwiło. A w shadowsach możemy troszkę między turkusem a zielenią, ale to dosłownie minimalnie. Jeśli chodzi o redukcję szumu, tu jest ona dość istotna, ale ją zostawimy na koniec. Na razie skończmy z kolorami się bawić i później zajmiemy się redukcją szumów. Jeśli chodzi o kolory, no to ja standardowo tu muszę mocno nagrzebać. Żeby niebo było bardziej niebieskie, a nie takie żółte, jak wam wychodzi surowe z aparatu, to przesuwamy shadowsy, tinte w fiolety. Widzicie, ono już zupełnie inaczej wygląda. Czerwienie. Ja tutaj daję na maksa w prawo. W stronę pomarańczy. Zielony praktycznie tak samo. Dodamy jeszcze jego nasycenia trochę. Niebieski w stronę mojego ulubionego turkusu. I możemy go troszkę odjąć, żeby nie było aż tak mocno. Ja bym tu jeszcze coś z tym niebieskim mi się nie podoba. To nie jest do końca tak, jak widzieliście u mnie na profilu. Myślę, że to już było coś takiego. Widzicie, tutaj nam się fajnie ta droga mleczna wyciągnęła. Te spadające perseidy lepiej widać. I teraz tak, jeśli chodzi o tą redukcję szumu, ponieważ te gwiazdy są też małymi punktami, to tak naprawdę redukując szum, musicie mieć na uwadze to, że będziecie też redukować te gwiazdy. Może tu wezmę bardziej ze środka, gdzie one nie będą aż tak rozciągnięte przez obiektyw. Zauważcie, że jeżeli dodamy tego szumu dużo, to i te gwiazdy się nam takie rozmyte robią, więc tutaj trzeba znaleźć kompromis między odszumieniem a ostrością tych gwiazd. Ja myślę, że tyle powinno nam wystarczyć luminancji w szumie redukcji. I możemy jeszcze trochę z kolorem popracować. I to by było tyle. Tak było przed, tak jest po. Znacząca różnica, musicie przyznać. Ja w taki sposób obrabiam właśnie tego typu zdjęcia. Mam jeszcze drugie zdjęcie samej drogi mlecznej. Na takich samych ustawieniach je wykonałem, więc synchronizujemy sobie preset, który dzisiaj stworzyliśmy. Możemy troszkę ściągnąć highlightsy. I tak naprawdę już zdjęcie mamy gotowe, możemy jeszcze tu się pobawić, ale żeby nie przesadzić trochę kontrastu. I mamy piękną drogę mleczną. Tyle jeśli chodzi o ten poradnik. Ja mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja wam bardzo dziękuję za wytrwanie do końca. Zapraszam na mojego Instagrama, link wam wrzucę w profilu. I widzimy się bądź słyszymy się w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się. Hej.